Czytanie z pierwszej księgi Kronik. Strzeżcie wszystkich poleceń Pana, Boga waszego i zachowujcie je, abyście posiedli tę piękną ziemię i przekazali na zawsze w dziedzictwie waszym synom, którzy po was będą. Bo Pan przenika wszystkie serca i zgłębia wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz go szukał, on pozwoli ci siebie znaleźć, ale jeśli go opuścisz, odrzuci cię na zawsze. Bacz teraz, ciebie bowiem wybrał Pan, abyś zbudował dom na sanktuarium. Bądź mocny i wykonaj to. Ten fragment chciałbym szczególnie zadedykować wszystkim mężczyznom, mężom, ojcom, którzy wierzę, że tego słuchają, na których ciąży ogromna odpowiedzialność za losy małżeństwa, za losy rodziny, w której są. Zwłaszcza w tych trudnych czasach, niech właśnie wasz dom będzie tym sanktuarium, tym miejscem modlitwy, szczególnego umiłowania Boga i miłości wzajemnej. Diablisko nienawidzi rodziny i chce ją rozbić. Chce, żeby rodzina była pozbawiona wszelkich autorytetów. Módlcie się codziennie wspólnie. Wiem, jak to jest trudne, ale znajdźcie chociaż te 30 minut dziennie. I przy każdej sposobności, przed jedzeniem, po jedzeniu, przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności, za wszystko dziękujcie, błogosławcie Bogu, obdarzajcie się wspólnie językiem miłości, szacunku, zrozumienia. Jeżeli potrzeba, to i współczucia, i miłosierdzia, ale czasami i karcenia, napominania. Niech nasze domy staną się świątynią, w której Bóg z radością zamieszka. Spotykajmy Go tam często. Sam Jezus mówi nam, gdzie dwóch lub trzech w imię moje spotyka się, tam i ja jestem. Niech nasza miłość wzajemna i nasza nieustanna modlitwa i pamięć o Nim będzie w naszych sercach codziennie. Tego sobie i wam życzę. Nie poddawajmy się i niech nasze domy będą kościołem, do którego będziemy codziennie zapraszać Boga. Jak tylko nasze powieki rano się otworzą, westchnijmy do Boga. Podziękujmy Mu za to, że się obudziliśmy i oddajmy Mu cały nasz dzień. Niech Maria nas prowadzi w każdej czynności. Oddajmy jej mycie kubka, zmywanie naczyń, pieczenie ciasta, przygotowywanie obiadu, czytanie książki, pracowanie, odpoczywanie, sen, zabawę z dziećmi, rozmowę ze współmałżonkiem, rozmowy telefoniczne, wszystkich naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół. Za wszystkich się módlmy, przebaczajmy z serca. Chciałbym zakończyć taką piękną modlitwą. Jeżeli uznacie, to chwała Panu, jeżeli nie, to chciałbym ją wam właśnie przedstawić. Jest to modlitwa świętej Gertrudy za dusze w czyśćcu cierpiące. I mam taką adnotację pod tą modlitwą. Poprzez jednorazowe odmówienie modlitwy świętej Gertrudy Pan Jezus dał obietnicę wybawienia z czyśćca tysiąca dusz i powiedział: masz moje błogosławieństwo, naucz dzieci moje tej modlitwy, bo zbawiam tak wiele dusz poprzez nią. Modlitwa brzmi następująco. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.